Poranek Radia Tok FM. Minęła 7:42 i gościem poranka jest pan Andrzej Seremet, prokurator generalny. Dzień dobry, panie prokuratorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Może tak dwa słowa wstępu, na wstępie na temat, o którym rozmawiałam z byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, panem Jerzym Stępniem. Czy jeżeli te zmiany, które przeprowadził minister Gowin, ostatecznie zostaną, no chyba zostaną jednak, to pan zacznie likwidować prokuratury, bo o tym mówi Polskie Stronnictwo Ludowe, o tym mówią politycy, że będzie dalsze ogołacanie polskiej prowincji. Nie zacznę likwidować prokuratur, tak jak minister Gowin nie zaczął likwidować sądów, ale zacznę zastanawiać się nad dalszymi krokami związanymi z inicjatywą, którą już przedłożyłem ministrowi sprawiedliwości, dotyczącą daleko mniejszego zakresu takich jednostek. Mnie chodzi o jednostki, które zawierają w sobie od 3 do 5 etatów, maleńkie jednostki, głównie ośrodki zamiejscowe, w których problemem jest urlop czy choroba, dłuższa choroba jednego z prokuratorów i które tak naprawdę nie stanowią żadnej wartości dodanej dla funkcjonowania prokuratury jako całości. Nie są też elementem tego prestiżu, o który tutaj chyba sprawa się rozbija, gdy chodzi o inicjatywę ministra Gowina, bo też trochę inaczej trzeba patrzeć na funkcjonowanie takiego ośrodka zamiejscowego w małej społeczności, a inaczej na funkcjonowanie sądu. Sąd to jest rzeczywiście oznaka pewnej społecznego prestiżu, pewnej wagi określonej miejscowości. W prokuraturze, jeśli chodzi o prokuraturę, to taka potrzeba, czy potrzeba bliskiego kontaktu z obywatelem jest trochę inna, bo przecież wiemy, że prokuratura ma obywatel inne, chciałby raczej unikać kontaktu w większości, z prokuratorem. Tak, inaczej to jest w przypadku sądów. Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, pani profesor Irena Lipowicz skierowała do pana list dotyczący śledztwa w sprawie śmierci Barbary Blidy. Media żyją tym, opinia publiczna również jest zainteresowana, bo jednak śmierć Barbary Blidy była wydarzeniem wstrząsającym, że przedwcześnie rzecz została umorzona. I co pan odpowie? Zdołałem już zapoznać się z tym 10-stronicowym opracowaniem. Zdołałem także przypomnieć sobie, bo już kiedyś lekturę tych dokumentów dokonałem lektury tych dokumentów. Przypomniałem sobie postanowienie o umorzeniu tego postępowania, które było efektem pracy prokuratury łódzkiej, a także zapoznałem się ponownie z postanowieniem sądu. Który utrzymywał w mocy to postanowienie i muszę powiedzieć, że nie znajduję w tej chwili po pobieżnej analizie wskazanych okoliczności w piśmie pani profesor, powodów, dla których musiałbym natychmiast zajmować stanowisko wskazujące na potrzebę wznowienia czy podjęcia w istocie tego śledztwa w trybie artykułu 327 paragraf 1 KPK, dlatego że wiele okoliczności wskazanych w piśmie, panie profesor, ma głównie charakter polemiczny, znaczy odnoszący się do tych ustaleń, które były przedmiotem śledztwa w sprawie prokuratury łódzkiej, a także które były przedmiotem oceny dokonanej przez sąd. Tym niemniej jednak nakazałem ponowne zapoznanie się z tymi okolicznościami odpowiednich prokuratorów. Oczekuję na stanowisko prokuratury apelacyjnej w Łodzi. Ponownie moi prokuratorzy w odpowiednim departamencie zapoznają się z tymi materiami i na końcu ja podejmę jakieś, znaczy zajmę konkretne stanowisko w tej kwestii. Ja też przeczytałam, bo jest na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich to ten list, czy to opracowanie. Ono przemawia do mnie, dlatego że jednak liczba zdarzeń, zależności między ABW, prokuratorami, cały kontekst polityczny sprawy, całe to zatrzymanie, polecenie fotografowania, no budzi bardzo wiele wątpliwości. Ale wszystko trzeba ukazać, wszystko trzeba udowodnić i na każdą tego rodzaju okoliczność należy znaleźć jednoznaczny dowód. Tych dowodów prokuratora łódzka się nie dopatrzyła, a to stanowisko zostało podzielone przez sąd rejonowy. Jakkolwiek byśmy nie próbowali oceniać tego z punktu widzenia
pewnych informacji publicystycznych, to jednak to, co znajduje się w aktach, no, ma też swoją wagę. I chcę powiedzieć, że wiele z tych okoliczności, które wskazano w piśmie pani profesor Lipowicz, była przedmiotem szczególnej analizy ze strony prokuratorów wódzkich. No, ale przecież także ewidentnie, że tam były naciski polityczne i wszystko, to prokuratury nie interesuje? Otóż interesuje. Polecam tekst umorzenia. Postępowanie jest bardzo obszerny i nie omija żadnej z istotnych okoliczności. I wyraźnie tam się wskazuje, a to jest jednoznacznie podzielone przez sąd rejonowy, badający właśnie te kwestie, bo zarzut w zażaleniu odpowiedni, o którym mówimy, został także sformułowany, w którym stwierdza się, że żaden dowód nie wskazuje, żeby takie naciski były rzeczywiście prezentowane. Wszystkie te osoby, które miały być niejako przedmiotem takiej atmosfery, przedmiotem tych nacisków, zaprzeczały. Stąd też no, trudno przyjąć, czy trudno zarzucić prokuratorowi, że nie sformułował okoliczności czy tezy o istnieniu takich nacisków, jeżeli nie miał na to poparcie tej tezy jednoznacznych dowodów. Mamy śledztwa smoleńskie różne, mamy to zasadnicze dotyczące przyczyn katastrofy. Jak rozumiem, przedłużony, bo już się gubię do kiedy. Będzie wniosek o przedłużenie do października 2013 roku, bo 10 kwietnia kończy się okres poprzednio wyznaczony. Będzie wniosek o przedłużenie na dalsze 6 miesięcy. 3 lata, to nie jest za długo? Gdy spojrzymy na inne śledztwa, które dotyczą podobnych zdarzeń, nie jest to okres, który budziłby niepokój, a gdy spojrzymy na olbrzymią ilość do tej pory zgromadzonych materiałów i jeszcze te, które należy włączyć do śledztwa, no to wydaje mi się, że ocena krytyczna, jeśli chodzi o długość tego postępowania, nie byłaby zasadna. To ile to jeszcze może potrwać? Ma pan jakąś wyobraźnię? Ja jestem bardzo ostrożny w podawaniu terminów zakończenia tego śledztwa, dlatego że na początku tego postępowania, kiedy i moja wiedza, i wiedza prokuratorów była daleko uboższa, formułowałem pewne optymistyczne prognozy na ten temat, więc dzisiaj jestem daleko ostrożniejszy i wolę dmuchać na zimne. Tym bardziej, że przecież jak wszystkim wiadomo, nie zależy to tylko od woli prokuratorów prowadzących postępowanie, ale od tego, jakimi materiałami, w jakim tempie śledztwo to zostanie wzbogacone przez prokuratorów, przez śledczych rosyjskich. Bo ja tak może powiem dość brutalnie, ale ja mam takie wrażenie, że jedni czekają na drugich, że Polacy czekają, co zrobią Rosjanie, Rosjanie czekają, co zrobią Polacy. I tak możemy czekać długo. Nie zgadzam się z taką opinią. Ja jestem blisko tego śledztwa i na bieżąco kontaktuję się głównie z Naczelnym Prokuratorem Wojskowym i szefem Warszawskiej Prokuratury Okręgowej, Wojskowej Prokuratury Okręgowej. Wiem, jaka jest rytmika działań prokuratorów i jak wiele dokładają energii i starań w tym kierunku, żeby to śledztwo postępowało niezależnie od tego, na ile jesteśmy uzależnieni od śledztwa rosyjskiego. To mam wrażenie, a nawet pewność, że to my wyznaczamy rytm tego śledztwa, a nie strona z nami współpracująca. Czy nie dostaliśmy jakichś materiałów na przykład tak, od Rosjan? Tak, to jest to, co jest przedmiotem naszej troski w istocie, bo nie tylko starań, nie tylko tego, co przedstawiamy we wnioskach o pomoc prawną, ale także było przedmiotem moich rozmów w czasie wizyty w Moskwie w marcu. Był pan w Moskwie. Tak, kilkanaście dni temu rozmawiałem z prokuratorem generalnym Federacji Rosyjskiej i z przewodniczącym Komitetu Śledczego tamtejszego, panem Bastrykinem, bo to jest właściwie ten organ, z którym na bieżąco współpracuje Wojskowa Prokuratura Okręgowa. My wciąż ponawiamy i wciąż wskazujemy na, gatunkowo wymieniamy te dokumenty, które są nam potrzebne. To są dokumenty związane z pracą obsługi lotniskowej. Są to dokumenty związane z zakresem ich obowiązków i są to dokumenty związane z pracą urządzeń tamtejszego lotniska. Plus czyli głównie chodzi o lotnisko w Smoleńsku, tak? O obsługę i stan urządzeń tak jest, na lotnisku jest w Smoleńsku. Ten obszar, czy ten wątek badań prokuratury Okręgowej Prokuratury Warszawskiej, Wojskowej, który w tej chwili nie jest dopięty, jeśli można tak powiedzieć, pod względem dowodowym. A reszta jest dopięta? Reszta jest znacznie bardziej zaangażowana. Oczywiście, że śledztwo nie skończy się dopóki nie zostanie opracowana kompleksowa opinia opracowana właśnie przez zespół biegłych, powołanych przez prokuratorów. Są to biegli najrozmaitszej specjalności i oni decydują, czy oni też zajmą się określeniem przyczyn tej katastrofy. A to raport
raport Millera się dla analizie. Państwa nie liczy? Liczy się, jest on włączony w zakres materiałów, ale są to odrębne postępowania i nie może być tak, żeby prokuratura, znaczy nie jest to zgodne z zasadami prawa, żeby ten raport stanowił niejako, czy zastępował niejako ustalenia prokuratora. Prokurator nie może się nim zasłonić. Może go włączyć, ale powinien powołać własny zespół biegłych i to jest już uczynione i biegli biorą pod uwagę ten raport, plus dokonują własnych ustaleń. Chcę powiedzieć, że zakres badań dokonanych przez prokuratorów jest jednak szerszy niż to, takich co jak było trotyl na wraku? Takich jak rozmaite inne badania, chociażby badanie naoczne brzozy czy odłamków w niej tkwiących. Myślę, że w niedługim czasie opinia publiczna dowie się, jaki jest efekt tych badań, a więc przede wszystkim to, czy ustalenia biegów wskazują na to, czy rzeczywiście skrzydło samolotu zetknęło się z tym drzewem i oderwało się na skutek tego uderzenia. Więc krótko mówiąc, czy to odłamki, które tam znaleziono, to były odłamki od tego właśnie konkretnego samolotu, tu 101-154M. No, teoretycznie w jakimś tam zakresie prawdopodobieństwa pewnie to istnieje, ale sądzę, że jest to margines maleńki. A ten wrak jest nam do czegoś potrzebny? Prokuratura jako organ prowadzący postępowanie przygotowawcze powinien mieć dysponować rzeczywiście tym dowodem. Ale pan wiele razy mówił, że my byśmy też prowadząc śledztwo nie oddali dowodu w sprawie, dopóki nie zakończymy śledztwa. Ważne jest nie tyle to, gdzie znajduje się ten dowód rzeczowy, ile dostęp do tego dowodu rzeczowego i możliwość wykonywania nieskrępowanych działań. My to rzeczywiście w tej chwili od strony rosyjskiej tego rodzaju zapewnienie mamy i biegli jeżdżą tam i badają bez specjalnych trudności. Ale też chcę powiedzieć, że przecież jest to własność państwa polskiego i stąd także nasze starania rządu, które zmierzają do tego, żeby wrak ten odzyskać. Ja zaproponowałem podczas wizyty w Moskwie rozwiązanie, które w moim przekonaniu byłoby satysfakcjonujące dla strony rosyjskiej i zgodne z ich prawem wewnętrznym. Otóż jest przepis, który umożliwia przed zakończeniem postępowania rezygnację z dysponowania dowodem rzeczowym, jeżeli nie przyniesie to uszczerbku dla śledztwa. Skoro wrak ten po oddaniu go Polsce, w sytuacji, kiedy rosyjskie śledztwo jeszcze by się toczyło, byłby również otwarty dla możliwych badań ze strony specjalistów rosyjskich, no to po pierwsze nie zmienia to niczego tak naprawdę w aktualnym stanie, ale wrak jest po stronie polskim i nie rodzi jakiegoś uszczerbku dla strony rosyjskiej. Wydaje mi się, że tego rodzaju propozycja zmusza stronę rosyjską do refleksji, bo uzyskałem zapewnienie, że zostanie to rozważone i zostaniemy powiadomieni o decyzji. Jest jeszcze ten wątek krajowy, czy cywilny, czy jak go tam nazwiemy, dotyczący przygotowań do wizyty i tutaj sąd zwrócił sprawę do prokuratury na posiedzeniu Sejmowej Komisji opiniującej kandydaturę pana ministra Arabskiego jako kandydata na stanowisko ambasadora w Hiszpanii. Antoni Macierewicz triumfował, że to zwrócenie sprawy oznacza, że minister arabski wkrótce zostanie oskarżonym, bo teraz wszyscy otrzymają status pokrzywdzonych i będą mogli wnosić wnioski swoje. Z tego całego wywodu zgodne z prawdą jest tylko to, że sąd rzeczywiście uznał, że Jarosław Kaczyński i Marta Kaczyńska powinni być uznani w tym postępowaniu prokuratury za osoby pokrzywdzone. Dlatego tak. Uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania. Mogli się zaskarżyć. Sąd uznał, że skoro nie wykonywali oni prawa strony w tym postępowaniu, to również nie byli aktywni, nie mogli zgłaszać wniosków i tak dalej, a to mogło mieć wpływ na efekt końcowy, na końcową decyzję i dlatego uchylił i zlecił ponowne postępowanie z uwzględnieniem roli tych osób jako uczestników właśnie w charakterze pokrzywdzonych. Natomiast sąd a żadną miarą nie wypowiadał się ani o panu ministrze arabskim, ani o żadnej innej osobie. Ale skutek będzie taki, że oni mogą przyjść i powiedzieć, że to minister arabski, różnych, tak? Osób. Może być tak tylko w tej sytuacji, kiedy ponownie prokurator umorzy postępowanie i wtedy otwiera to drogę do tak zwanego subsydiarnego aktu oskarżenia, który mogą samodzielnie pokrzywdzone, znaczy konkretnie przez swoich pełnomocników, wnieść do sądu. To jak to długo jeszcze będzie trwała? W takim razie wyjaśnianie tego wątku cywilnego, tak zwanego przygotowania. Ja sądzę, że nie jest to perspektywa nadmiernie odległa. Będzie ona zależna od tego, jak będą aktywni pokrzywdzeni, jakie wnioski złożą. Będą na pewno bardzo aktywni. Tak, ale nie wszystkie wnioski muszą być przychylnie traktowane przez prokuratora. Przecież nie uwzględnia się każdego żądania strony w tym pokrzywdzonego, lecz tylko takie, które ma znaczenie dla kierunku i końcowego rozstrzygnięcia śledztwa.
Och, tematów mamy mnóstwo. Rzadko pan bywa naszym gościem. Co się dzieje z ustawą o prokuraturze? Też chciałbym bliżej wiedzieć. Moje informacje sprzed bodaj 3 tygodni są tego rodzaju, że była ona przedmiotem debaty na forum rządowym i obecnie nie znam losów tej ustawy. A dużo zastrzeżeń ma prokurator generalny do tego projektu przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości? Sporo. Ja wszystkim ubolewam nad tym, że tak się to potoczyło, że nie mogliśmy rozpocząć poważnej, gruntownej, takiej generalnej debaty nad przyszłym modelem funkcjonowania prokuratury. Początkowo przypomnę, że przecież te zmiany w ustawie o prokuraturze miały być bardzo wąskie. Miały dotyczyć głównie... No miała to głównie być nowelizacja, nie? Tak, teraz jest. Nowa teraz ustawa. Mamy do czynienia z całą nową ustawą. Tak naprawdę nie jest to całościowa nowa ustawa, która by wprowadzała bardzo wiele nowych instytucji, czy inaczej kształtowała ustrój prokuratury. Ale godzi w niezależność prokuratury? Ja myślę, że uchwalenie tej ustawy w takim kształcie, jakim mieliśmy do czynienia w ostatnim projekcie, powoduje bliższe związanie prokuratora generalnego, a przez to całej struktury ze światem polityki, bym tak nawet powiedział. To chodzi głównie o związanie prokuratora z zasadniczymi kierunkami polityki karnej. To jest te słynne wytyczne. Tak, te jest. Słynne. Uważam, że to nie jest trafny pomysł, ale z drugiej strony też nie spełnia tego zapotrzebowania, które było publicznie przez projektodawców głoszone, wzmocnienia pewnego strukturalnego, wewnętrznego prokuratury poprzez umocnienie władzy prokuratora generalnego przy jednoczesnej olbrzymiej odpowiedzialności prokuratora generalnego. Te instrumenty... Nie wzmacnia pana pozycji obawiam się, że nie, bo poza jedną propozycją, która została tam ujęta jako pewien instrument nadzoru, który może być wykonywany przez prokuratora generalnego, mianowicie polecenie dowodowe z określeniem terminu. Można wydać takie polecenie prokuratorowi, żeby przeprowadził określony dowód w określonym terminie. Poza tą propozycją inne instrumenty nadzoru nie spełnią swoich funkcji, bo one nie mają takiego charakteru, jaki należałoby oczekiwać. To znaczy nie będą skuteczne. Tam chodzi o pewne możliwości uchylania postanowień prokuratora o ogłoszeniu, przedstawieniu zarzutów i tego typu szczegółowe kwestie. One w moim przekonaniu nie spełnią tej funkcji, o której chodzi, gdy podejmowano pracę nad projektem tej ustawy. Czy tak na zakończenie, czy to znaczy, że źle układa się współpraca prokuratora z ministrem sprawiedliwości? Ja myślę, że ma ona pewne rezerwy i powinno się ją znacznie bardziej zintensyfikować. Apelujemy do ministra Gowina o wykorzystanie rezerw. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Seremet, prokurator generalny, był gościem poranka. Bardzo dziękuję panu.